Cześć ekipo, witam serdecznie, Kasper Midlow, fan sportu, z nami nie kto inny, tylko były reprezentant Polski, były piłkarz Legii Warszawa, obecnie KTS Weszło, prosto z obozu, Jakub Kosecki. Witam, cześć, witam serdecznie. Dobra Kubuś, ja ci muszę zadać jedno, ale bardzo ważne pytanie. Dawaj. Po co ci to? Kurczę, no wychodzimy ze strefy komfortu, już nieraz to mówiłem, także chcę się sprawdzić, chcę pokazać, że mimo małego wzrostu, małych gabarytów, ludzie często zapominają, już powiedziałem wcześniej w wywiadzie, że serce to też mięsień, a tam tylko wielkie serce bije, także pokażę charakter, mentalność zwycięzcy i nie boimy się wyzwań, nie? Na pewno jest to fajne przeżycie, wyciągniemy, tak mówię, jest to dopiero mój debiut, też na konferencji, więc uczymy się i patrzymy w przyszłość z podniesioną głową. Jesteś tu po to, bo brakowało ci adrenaliny, tak? Przede wszystkim dlatego, że już trochę się zastajałeś i tak... Dokładnie, brakowało tej adrenalinki, wiesz, wyjścia przy pełnych trybunach, tych docinek, czy też gwizdów z trybun i no, jako sport, my sportowcy tak mamy, nie? Naprawdę, jak już opada ta cała otoczka związana, nie wiem, czy grasz piłkę nożną, czy jesteś koszykarzem, czy uprawiasz jakikolwiek inny sport, to ci brakuje tego i muszę powiedzieć, że troszeczkę mi tego brakowało, dlatego jestem. No właśnie, twój przeciwnik Tuszol, no bardziej znany w internecie oczywiście, jako youtuber, jako kanał Bandzi i tak dalej, więc jest dosyć rozpoznawalną postacią w tym świecie. W twoim świecie pewnie nie. Dokładnie. W twoim świecie nie jest tak rozpoznany jak ty, ale dzisiaj powiedziałeś, że chcesz wyjść jako drugi, dokładnie, bo będziesz mógł zawiesić więcej medali i więcej osiągnięć naszej niż on. Dlaczego jako drugi? Wiesz co, no... Jesteś on i ja, to są nasze debiuty. Jeżeli patrzymy tylko na list obserwujących cię na Instagramie, to jest to dla mnie bardzo słabe, bo ja w swoim życiu już wiele osiągnąłem. Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, gra dla reprezentacji Polski, gra w Europie. Zdaję sobie sprawę, że to jest historia, że nie powinno się patrzeć na historię, ale dla mnie to już jest, kurczę, sukces, to co osiągnąłem. On dopiero jest na początku, więc... Niech będzie pierwszy. Nie boisz się, że masz więcej do stracenia niż do zyskania? Bo też się nad tym zastanawiałem. Ale czym? No właśnie, no, nawet jak przegrasz, nie wiem właśnie czym. Ale może przegrasz, może wygrasz. Tego nie wie nikt, prawda? To jest sport. Każdy ponosi porażki, nie każdy wygrywa, ale no tak, miejmy nadzieję, że są tacy, co wygrywają cały czas. Ale przede wszystkim tym, co całą otoczką tutaj się dzieje, bo tu są różni ludzie. Ty masz jakby, wiesz, łatkę byłego reprezentanta Polski. Ja wiem, że zawsze piłkarz, który reprezentuje swój kraj, musi się pilnować różnych zachowań. Czy ty już po prostu wywaliłeś na to kreskę grubą? Nie, cały czas. Wiesz co, właśnie dla mnie to jest coś nowego, tak jak powiedziałem, uczę się tego, zobaczyłem jak to wygląda, przede mną walka, też to będzie dla mnie coś nowego, uczę się, mam zeszyt, długopis, zapisuję sobie wszystko, co trzeba robić, aby było lepiej, ale nie chcę też, tak mówię, chcę pokazać się zupełnie innej strony, na boisku to jednak było troszeczkę inaczej, więcej emocji, tam się czułem może troszeczkę pewniejszy, dlatego bardziej pozwalałem sobie na niektóre rzeczy. Tutaj jestem, tak mówię, ptaszkiem, który wyleciał dopiero z gniazda i uczy się latać, nie? Także dużo przede mną, ale ja się w życiu nie bałem żyć, nie bałem się mówić to, co myślę, nie bałem się fryzur, ubioru, dlatego tych imprez całego hejtu, tej żółci wylewającej się w internecie, chcę pokazać też tym, bo przede wszystkim młodzież ogląda Freak Fighty, chcę pokazać, że hejt nie jest wcale taki straszny, że można z nim spokojnie żyć, że to są ludzie, którzy zazwyczaj nic w życiu nie osiągnęły i boją się zrobić ten kroczek do przodu, aby może zmienić swoje życie na lepsze. Zamiast tego wolą usiąść przed komputerem, wylać z siebie złość, że komuś się udało, a im się nie udało. Dlatego słuchaj, jeżeli o tobie piszą, nieważne, dobrze czy źle, to znaczy, że osiągnąłeś sukces i na tym się skupiam ja. Czyli ty jesteś przyzwyczajony do hejtu, który był w piłce nożnej, więc teraz kompletnie ci on lata koło nosa. Dokładnie, ja kompletnie się na tym nie skupiam, nie czytam tego, nic mnie to nie interesuje. Wiele przeszedłem, mam grubą skórę na dupie, więc żyję swoim życiem, robię to, co chcę i tyle. No, staram się ludzi nie krzywdzić. Moje życie, no. Nikt tego życia za mnie nie przeżyje. Tak naprawdę nie wiadomo. Wracam zaraz do Warszawy. Co się może zdarzyć w drodze do Warszawy? Jest ciemno, nikt nic nie wie. Także korzystam z życia, czerpię garściami i z uśmiechem i wysoko podniesioną głową
idę przed siebie. Dobrze, Kuba, posłuchaj, a co na to, muszę o to zapytać, co na to twój tata, pan Roman Kosecki? Umówmy się, zawsze ciężko moim zdaniem jest być synem wielkiego piłkarza. Ty byłeś piłkarzem też, no kurczę, byłeś na poziomie reprezentacyjnym, więc też coś osiągnąłeś. To nie jest tak, że ktoś ci mówi, o tam jakiś tam kopacz. Nie, nie byłeś kopaczem, umówmy się. I nie to, że ci słodzę, tylko interesuje się futbolem, nie byłeś kopaczem. Ciężko dostać się do reprezentacji, wydaje mi się, że nie dostałeś tego tylko przez nazwisko. Tak jest. Co na to twój tata? Na to wszystko, co się teraz dzieje? Synu, po co ci to? Tak myślałem właśnie. Tylko i wyłącznie tak było i powiedział, że nie będzie tego oglądał, że nie chce patrzeć na to. Boi się też o moje zdrowie, bo wiadomo, jak w piłce nożnej grałem, to zawsze miałem wiele kontuzji. Rozumiem go i tak jak mówisz, kawał piłkarza był z niego. Ciężko mi było wyjść z jego cienia, do tej pory nie wyszedłem, ale jestem dumny, że mam takiego ojca, także serdecznie zawsze mu dziękuję, bardzo go mocno kocham i tak powinien się zachować ojciec, tak? Jeżeli masz syna, możesz mu pomóc, to mu pomagasz. To jest piękno rodziny, to jest piękno kochania najbliższych osób i ja taki sam będę chciał być dla swojego syna i uważam, że każdy powinien tak robić. A jeżeli ktoś ma z tym problem i cały czas mi mówi, że jestem synem Romana Koseckiego, że ojciec mi pomógł, nieraz powiedziałem, tak, ojciec mi pomógł, ale tak powinien robić ojciec. Ale na samym końcu to ja wychodziłem na to, na to zielone boisko i ja musiałem pokazać, że mimo to, że ktoś mi pomógł, a tym kimś był mój ojciec, to potrafię grać w piłkę i moją grą obroniłem się. Miałem moment, gdzie naprawdę grałem za piłkę nożną. Więc granie w Legii Warszawa nie dostaje się za darmo. Różni trenerzy byli, nieraz tam je stawiali, dostawałem tą szansę, wykorzystywałem ją czy nie. Nigdy się nie poddawałem, zawsze dawałem się 100%, także tak mówię, tak powinno być w życiu. Pomagasz najbliższym, kochasz ich i wspierasz ich zawsze, niezależnie od tego, jakie mają marzenia, czy jakie chcą osiągnąć cele. I tak też zrobił mój tata i tak też zostałem wychowany. Ja też tak zrobię, jeżeli będę mógł pomóc moim synkowi. No i to są bardzo piękne słowa i oczywiście niesamowita postawa. Taka rodzinna, wiadomo, no, tak najważniejsza rzecz w życiu. Ale tutaj też się niektóre osoby ciebie czepiają przez to i dają ci łatkę Senalek Tatuśka i Bananowiec. Masz taką łatkę. Mam. Natan na pewno tutaj też trochę naszpącił w związku z tym z tobą. Tak. Wiesz co, tak jak mówię, miałem to szczęście, że urodziłem się akurat w takiej rodzinie, która... Mój ojciec miał ciężko, bo jego rodzina praktycznie nic nie miała. Musiał ciężko walczyć o swoje. I to nie jest tak, że tata miał pieniądze, to ja miałem pieniądze. Tak nie było. Proszę mi uwierzyć, ja od taty nie brałem pieniędzy. W wieku, nie wiem, 19-20 lat, jak wyjechałem do... Znaczy, jak podpisałem w ogóle kontrakt z Młodą Legią, to już zostałem po prostu koniec. Już nie ma tatuś, mamusia, radzisz sobie sam. Potem wyjechałem do Łodzi, mieszkałem w Łodzi sam. Musiałem radzić sobie sam z problemami, miałem własne pieniądze. Nigdy od ojca pieniędzy nie wziąłem. Nic na to nie poradzę. Tata mi stworzył piękne życie, tak jak mówię, jestem wdzięczny jemu za to, jak mnie wychował i co mi dał w życiu, bo spędziłem cudowne chwile w różnych miejscach na świecie. Nauczyłem się języka, różnych kultur, także życzyłbym tego każdemu. Niestety wiemy, jakie jest życie. Nie da się tak, także też tak zostałem wychowany, że ojciec mi, mimo to, że byłem jego synem, dużo mi dawał, ale też wielu rzeczy mi zabraniał i przez to, że on musiał o wiele rzeczy walczyć, nauczył mnie tego, że po prostu powinienem ja o to tak samo walczyć. Niezależnie, czy miałeś łatwiejszy start, czy cięższy, to musisz tak samo walczyć, bo przetoczę, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Na moje miejsce w Legii Warszawa było, nie wiem, 10 tysięcy chłopaków. Jest wiele drużyn piłkarskich, zawodników, którzy chciałoby być na moim miejscu, więc to nie jest tak, że ja mogłem sobie leżeć w domu i odpoczywać i cały czas wiedziałbym, że to miejsce będę miał, także zawsze musiałem o to walczyć, nigdy nie odpuszczałem. Zdarzały się epizody w moim życiu, gdzie sobie poluźniłem, jakieś imprezy, różne wyjazdy i luźniejsze podejście do życia. Ale nauczyłem się tego, że w życiu trzeba o wszystko po prostu walczyć i nie wolno się poddawać. Także tak też będzie w sobotę i zobaczymy, kto na tym wyjdzie zwycięsko. I ostatnie pytanie, Kuba, żeby się już nie męczyć. MMA czy piłka nożna?
na tą chwilę piłka nożna. Zdecydowanie. Zdecydowanie piłka nożna, w tym się lepiej odnajduję, ale no zobaczymy. No. Przede mną pierwsza walka, zobaczymy jak wypadnę, jakie będą odczucia. Na pewno się tego nie boję, nie boję się porażki, jestem pewny zwycięstwa. Co się stanie, na pewno mi to życia nie zmieni. I tym pięknym akcentem kończymy bardzo długi wywiad, bardzo długa rozmowa, nie wywiad. Fajnie się gadało, Kuba, bardzo dziękuję i już powodzonka. Dzięki wielkie. A ty już wiesz, co masz robić. No, mam nadzieję, że wiem, nie? Pałeczka jest po twojej stronie. Że mnie nie odetnę w tym ringu, ale nie, jest pewność siebie, także mamy plan z trenerem. Bardzo dziękuję. Cześć. Dzięki wielkie.